Witajcie, jestem Łukasz Kielban z Czasu Dżentelmenów, a to jest seria Pytania do Kielbana. Seria, w której odpowiadam na pytania, które zadajecie mi, czy to w komentarzach, mailach, czy wiadomościach prywatnych. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mniej więcej w połowie kwestii męskiej elegancji, kształtowania swojego stylu i różnych takich niuansów związanych z, powiedzmy, początkami na tej drodze. Natomiast później przejdziemy do kwestii charakteru i też trochę luźniejszych spraw. W międzyczasie chciałbym Wam dać radę, jak pisać wiadomości do osób, które mogą być trochę zajęte, tak, żeby otrzymać odpowiedź konkretną, albo w ogóle tę odpowiedź otrzymać. Skoro zaczynamy od męskiej elegancji, przenieśmy się do garderoby. Pan Wojtek ma taki problem, że jak nosi koszulę i marynarki, to strasznie pocą mu się plecy, więc pyta, czy może zakładać jakieś podkoszulki pod te koszule. Generalnie pod koszulę nie powinniśmy nic zakładać, o tym będę jeszcze mówił. Koszula powinna być z tkaniny naturalnej, tak uszyta, żeby nic nam nie przeszkadzało w niej. No ale problem tutaj się pojawia z tym poceniem i faktycznie, jeśli jest to problem dość uciążliwy, to myślę, że można zastosować tutaj jakiś rodzaj podkoszulka, ale odradzam podkoszulki na ramkach, które są jakby tak skrojone, że one nie mają żadnych szwów, które by się tutaj pokrywały z koszulą i są bardzo widoczne. Są też podkoszulki, które mają jakby zwykły t-shirtowy dekolt, przy czym jest dużo delikatniejszy i są wycięte tutaj równo z rękawami. Takie lepiej znikną, przy czym nie rozpinamy wówczas guzika od kołnierzyka, żeby tego nie ujawniać. Nosimy to tylko z krawatem. Ale żeby się pozbyć w ogóle tego problemu, to proponuję przyjrzeć się swojej marynarce, ponieważ marynarki ze sztucznych tkanin, z elany, poliestru, jakichś tam innych odmian akrylu, to one będą sprawiały, że powietrze nie cyrkuluje dobrze i skóra zaczyna się pocić. I tutaj się pojawia ten problem. Dlatego warto rozejrzeć się przede wszystkim za marynarkami z tkanin naturalnej, bawełny, wełny i lnu. Natomiast właśnie ten len będzie tutaj najlepszy, zwłaszcza na ciepłe dni, ponieważ on najlepiej przepuszcza powietrze. I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, w jaki sposób jest skonstruowana marynarka. Są bowiem marynarki bez podszewki. Tutaj, jak widzicie, to jest jedna tkanina, jedna warstwa tkaniny na plecach. Z przodu jest troszeczkę więcej tej tkaniny po to, żeby też i wzmocnić konstrukcję marynarki, ale też można tam umieścić kieszenie. Natomiast dzięki temu zastosowaniu pleców tylko w formie jednej warstwy tkaniny mamy zdecydowanie mniej na sobie i to powietrze wtedy lepiej cyrkuluje i no jakby ciało nie będzie się tak szybko pociło. Polecam takie rozwiązanie. Pan Samuel natomiast pisze: mam kilka krótkich pytań odnośnie doboru krawata, butów i poszetki. Jaki wzór krawata i poszetki jest odpowiedni do garnituru w grubą kratę? I czy do brązowych butów szarego garnituru można założyć czerwony krawat? Pytanie dość szerokie, bo przecież możemy wziąć tutaj wiele różnych marynarek tak naprawdę, różnych zestawów kolorów. Tutaj nie mam akurat grubej kraty, ale później możemy zacząć dobierać do tego przeróżne kolory koszul, od białej przez różowych, zielone, niebieskie, błękitne i potem zabieramy się za krawaty. Czerwień, co jest czerwienią? Czy to musi być czerwień? A jak weźmiemy poszetkę? Z czym mamy ją łączyć? Teraz to powinna być też taka jak w kolorze tego, jak tutaj będziemy mieć już spory wybór, to co z tym zrobimy? I później otrzymuję pytanie, jak to wszystko ze sobą połączyć. Moi drodzy, tego się nie da tak zrobić. Pytanie w stylu jak, co będzie pasowało do czego, no mija się zdecydowanie z celem. Należy takie rzeczy po prostu przyłożyć do siebie, sprawdzić jak to będzie ze sobą współgrało. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytania, ale no może spróbuję Wam pokazać, w jaki sposób zazwyczaj łączę ze sobą stroje. Wybieram sobie marynarkę, którą na przykład chciałem założyć danego dnia. To chyba jest akurat taki element, który jest najbardziej się wybija, więc do niego mogę dostosować całą resztę. Później szukam odpowiedniej koszuli, czy chcę jakąś tam luźniejszą wzór, czy bardziej gładką.
stosuję zazwyczaj białe koszule na te bardziej formalne okazje, te już w ciemniejszych kolorach, jakieś błękitne, niebieskie, zakładam na mniej formalne okazje i tylko dopiero zaczynam dobierać krawaty, jeśli chcę. Bardzo łatwo jest dobrać krawat granatowy, który, jak tutaj też zresztą widać, do większości pasuje. Łatwo jest taki bordowy, też na przykład do granatowego garnituru świetnie wygląda, to jest taki bardziej formalny. Bywają rzecz jasna kolory, które trudniej będzie ze sobą połączyć, będzie trzeba troszeczkę jednak pokombinować albo odważyć się na dany zestaw. I to samo dotyczy poszetek, które mają przecież różne odcienie, różne barwy i to, że poszetka jest w jakimś tam głównie kolorze niebieskim albo głównie granatowym, to wcale jeszcze nie znaczy, że będzie ze wszystkim grało. Co chcę powiedzieć, to, żebyście po prostu sami eksperymentowali tutaj. Składali ze sobą te rzeczy. Może zabierajcie się na początku za kupno takich uniwersalnych kolorów w stylu właśnie granatu, bordo, żadnych krzykliwych czerwieni, ani krzykliwych niebieskich. Zielony również będzie problematyczny do skomponowania z innymi elementami garderoby. Biała poszetka praktycznie będzie pasowała na wszelkie okazje. W zależności też, jak ją ułożymy, będzie bardziej dynamiczna i bardziej statyczna. No jest tutaj bardzo duże pole do popisu, więc musicie zrozumieć, że nie ma tutaj sztywnych zasad i w dużej mierze to od Was zależy, co ze sobą będziecie nosić. Z czasem coraz lepiej będziecie rozumieć, jak te kolory się ze sobą łączą, czy to jest istotne, jakie mamy spodnie, czy jakie buty, jaki pasek i tak dalej. Powoli to się wszystko będzie zbierało w całość, można popełniać błędy, nie ma za to żadnych mandatów, do więzienia się nie idzie, więc śmiało eksperymentujcie. Komponowanie swojego zbioru krawatów, poszetek, koszul i marynarek pozwoli później na to, żeby te rzeczy zawsze miały jakieś zastosowanie. Przechodzimy zatem do kwestii charakteru, zachowania i tym podobnych. Pan Szymek pyta, czy jeśli ktoś nas obrazi, możemy go wyzwać na pojedynek pięściarski? Bo rzecz jasna, nie możemy tego zrobić na pojedynek na przykład na szable czy na pistolety gładkolufowe. Rzecz jasna, nawiązujemy tutaj do tradycji dwudziestolecia międzywojennego i dawniejszych, kiedy dżentelmeni toczyli pojedynki. No ale tak naprawdę nie mamy tu za bardzo do czego się odwoływać, ponieważ tamta tradycja już wyginęła. Brzmi to generalnie bardzo romantycznie, ktoś mógłby chcieć to przywrócić do dzisiejszych czasów, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kodeks honorowy, który funkcjonował jeszcze przed II wojną światową, był jakby takim poczuciem honoru typowym dla specyficznej grupy społecznej, zamkniętej, dla elit społecznych. Oni mieli wykształcone takie poczucie honoru, w związku z tym również różne zasady i tradycje. Po II wojnie światowej to się tak naprawdę rozsypało, ta tradycja zaniknęła i od tego czasu już nie ma z kim tak naprawdę toczyć jakichkolwiek postępowań honorowych. Ponieważ jeśli nie ma jednej grupy, która wyznawałaby to samo poczucie honoru, a tylko jakby w jej obrębie można było toczyć postępowania honorowe, czyli pojedynek mógł być tylko i wyłącznie między dwoma dżentelmenami, no to nie może do tego dochodzić. Dzisiaj, jeśli nie mamy, na przykład jeśli ja bym się tutaj chciał powiedzieć, że jestem takim dżentelmenem, który wyznaje dawne zasady, no to wcale inne osoby nie muszą wyznawać tych samych zasad, więc tak naprawdę i tak nie miałbym z kim rozmawiać na tym samym poziomie i wyznając te same zasady. Generalnie zapomnijmy już o tej tradycji, to jest historia. To, co proponuje pan Szymek, to jest zwykłe mordobicie, zwykła bijatyka, taka jeszcze umówiona. Myślę, że to raczej odbywa się w podstawówkach, może gimnazjach, nie wiem, czy w liceum jeszcze ktoś by chciał coś takiego uprawiać, no ale później to nie ma sensu, zwłaszcza jeśli chcemy kreować się na mężczyznę z klasą. Pojedynki to w ogóle bardzo ciekawy temat i chciałbym kiedyś zrealizować taki bardziej ambitny projekt, żeby przedstawić Wam je z punktu widzenia historii. Myślę, że kiedyś za jakiś czas za to się zabiorę. Pan Krzysztof pyta o kwestię zwracania się do siebie per pan lub po imieniu. Chodzi na rehabilitację już od miesiąca i z rehabilitantem swoim porusza wiele takich zwykłych tematów. Ta znajomość jakby się tutaj rozwija, są w podobnym wieku i pytanie,
Czy wypadałoby przejść na te, żeby no, te rozmowy, powiedzmy, toczyły się tak naturalnie i łagodniej? Generalnie nie trzeba tego robić, ale jeśli ktoś faktycznie chce, no to nie widzę tutaj szczególnego problemu. Jeśli nie ma jakiegoś większego dystansu, chwała temu rehabilitantowi za to, że widząc osobę w podobnym wieku od razu nie przechodzi na ty, ponieważ niestety wiele osób z gorszym wyczuciem tak robi niestety, nie dając wyboru drugiej osobie, ponieważ trudno jest odmówić przejścia na ty. Więc jeśli faktycznie czujecie, że osoba, z którą się spotykacie, widujecie, ale cały czas zwracacie się tak oficjalnie, chciałaby takiego bardziej, powiedzmy, nieoficjalnego kontaktu, to możecie zaproponować. I w tym wypadku akurat, jeśli mówimy o relacji klient-usługodawca, czyli rehabilitant i pacjent, no to właśnie ten pacjent jest osobą, powiedzmy, w hierarchii wyższą, ona ma inicjatywę, ten klient ma inicjatywę i to on powinien zaproponować. To nie powin- taka propozycja nie powinna wychodzić od strony osoby, która tutaj świadczy tę usługę. I mniej więcej tę zasadę jakoś powinna się stosować na wszystkie takie inne relacje w życiu, jakie spotykamy. Zawsze spróbujcie wyczuć, kto jest ważniejszy w danym miejscu i kto ma taką inicjatywę do tego, żeby zaproponować przejście na ty, jeśli uznacie, że to wy jesteście jednak troszeczkę niżej w tej hierarchii i że ważniejszą osobą jest ta druga, no to nie proponujcie czegoś takiego, tylko dostosujcie się do sposobu, w jaki ta osoba zwraca się do was. Bardzo ciekawe pytanie zadał pan Kamil. Czy uważa pan, że uzależnienie od jakiejkolwiek używki świadczy o takiej słabości charakteru, że wyklucza mężczyznę z etosu dżentelmena? Pisałem o tym na blogu, nie wiem, czy wspominałem o tym na kanale kiedyś, ale faktycznie wszelkie uzależnienia, jakie mamy, świadczą o tym, że no, mamy jakąś słabość w naszym charakterze, że gdzieś tam jest taka luka, czegoś nie domknęliśmy i tak naprawdę jakaś rzecz z zewnątrz panuje nad naszym zachowaniem. To widać dobrze, jak ktoś jest na przykład uzależniony od tytoniu czy alkoholu, w jaki sposób się zachowuje, kiedy mu tego brakuje, jak bardzo jest w stanie odepchnąć wszystkich ludzi dookoła po to, żeby dotrzeć do celu, zdobyć ten swój przedmiot nałogu i ulżyć sobie w pragnieniu. Więc polecam od początku, kiedy tylko zauważymy, że coś takiego się u nas dzieje, walczyć z tym, pracować nad tym, żeby jednak samodzielnie panować nad swoim zachowaniem i swoim charakterem, a nie oddawać tego panowania jakiejś zewnętrznej rozrywce, uciesze itd. Natomiast nie powiedziałbym, że to wyklucza od razu z bycia dżentelmenem. W dawnych czasach, rzecz jasna, były takie zasady, które pozwalały na wykluczenie kogoś z grona ludzi honorowych, czyli z grona dżentelmenów. Jeśli na przykład ktoś był notorycznym alkoholikiem i pod wpływem tego alkoholu hańbił się i hańbił ludzi, z którymi przebywał, wystawiał złe opinie całej grupie społecznej, do jakiej należał, to wtedy taką osobę wykluczano. Ale tak naprawdę alkoholizm czy inne uzależnienia były obecne w tej grupie i chodziło po prostu o to, żeby to nie zdominowało człowieka czy jego relacje z innymi ludźmi. To jest po prostu tak, że dajemy sobie szansę na to, żeby nad sobą pracować, żeby się poprawić, żeby wyjść z tego nałogu i no, stać się człowiekiem niezależnym. Jednak to nie jest tak, że jeśli mamy taki problem, no to jesteśmy straceni, przekreśleni i nie ma sensu nad sobą pracować. Jak najbardziej jest sens i to właśnie świadczy o sile charakteru danego człowieka, że się nie poddaje i że pracuje nad takimi rzeczami. Pan Adrian zadaje takie pytanie. Dzień dobry. Czy są jakieś proste triki na atrakcyjniejszy wygląd? To jest całe pytanie. Nie zamierzam na nie teraz odpowiadać. Chciałem wykorzystać tę okazję do tego, żeby porozmawiać z wami o formie zadawania pytań osobom, które potencjalnie mogą być dość zajęte, na których odpowiedzi wam zależy. Zostawiam tutaj kwestię tego, jaką rolę ja tutaj pełnię, ale jeśli już robicie coś, żeby pytanie dotarło do osoby, od której chcecie się czegoś dowiedzieć, zależy wam na tym, to wypadałoby, żebyście skupili się też na formie, w jakiej zadajecie te pytania. Są takie pytania, które ja otrzymuję i jest mi trudno na nie odpowiedzieć i chciałbym was przestrzec przed tymi formami. To jest jedno z nich. Pytanie
maksymalnie otwarty. Coś w stylu, jak żyć, żebym był szczęśliwy. Jest to pytanie tak mało konkretne, że nie da się na nie odpowiedzieć konkretnie. I w tym momencie się rozkłada ręce i no ja nie odpowiadam. Nie wiem tak naprawdę, o co chodzi. Jest to jeden z mniejszych przypadków, kiedy pytanie po prostu ignoruję, bo brakuje mi czasu na to, żeby usiąść i, nie wiem, nawiązać jakąś dłuższą rozmowę z taką osobą, dowiedzieć się, o co jej chodzi i tak dalej. Innym pytaniem jest pytanie w stylu, witam, czy mogę zadać jakieś pytanie? Jak widzicie w tej serii, zdecydowana większość osób nie marnuje czasu na tego typu zagrywki. Wysyłają konkretne pytanie, konkretnie sprecyzowane, na które mogę łatwo, szybko odpowiedzieć. Jest mi wtedy dużo prościej. Czasami wystarczy, że zrozumiem, o co chodzi, wysyłam link. Czasami napiszę w dwóch zdaniach, co może być tutaj opcją do wyjścia. Czasami jak to naprawdę jest jakaś frapująca rzecz, jakaś skomplikowana, no to może poświęcę na to więcej czasu, ale musicie zrozumieć, że też ja w tym momencie tego czasu tak dużo nie mam, a potencjalnie osoby, do których też byście chcieli pisać inne, mogą również być w podobnej sytuacji. Jeszcze innym takim trochę błędem przy zadawaniu jakichś ważnych pytań jest pisanie elaboratów. Zdarza się, że dostaję pytania, wiadomości, które po przekopiowaniu do edytora tekstu zajmują 2 albo 3 strony A4. Jest to strasznie dużo i strasznie zniechęca do tego, żeby odpowiedzieć, bo to jest tak, że większość osób przy odpowiadaniu na tego typu pytania znajduje sobie jakiś fragment dnia, na przykład wieczór, usiądzie, to się zabieram się za odpowiadanie i odpowiadam i chciałbym w godzinę odpowiedzieć na większość, rzadko to wychodzi, potem się te rzeczy kumulują i tak dalej. Jeśli tutaj jest pytanie, które samo w sobie wymaga poświęcenia z 10-15 minut, żeby to przeczytać i zrozumieć, nie mówiąc już o odpowiedzi, to niestety jest to rzecz, która zostaje sepchnięta później na dalszy plan. Nie chcę tutaj nikogo wytykać, nikogo krytykować. Ja rozumiem, że po prostu ktoś mógł o tym nie pomyśleć, ale jeśli faktycznie chcecie być skuteczni w zadaniu tego pytania i skutecznie otrzymać odpowiedź, bo przecież o to Wam chodzi, to postarajcie się przemyśleć to 5 razy, zanim w ogóle coś napiszecie. Napiszcie to ładnie, składnie, w kilku zdaniach, jak najprecyzyjniej. Pomijcie szczegóły, które mogą nie grać żadnej roli. Zastanówcie się, czy odpowiedź da się zawrzeć w kilku zdaniach. Jeśli nie, to znaczy, że pytanie jest źle zadane. I wtedy dopiero wysyłajcie. Wtedy macie naprawdę dużą szansę na to, że otrzymacie odpowiedź szybko i ona będzie równie konkretna i rozwiąże Wasze problemy. Jeśli rzucicie kłody pod nogi osobie, która ma Wam odpowiedzieć na pytanie, no to możecie się nie doczekać odpowiedzi po prostu. Zatem jeśli zależy Wam na odpowiedzi, zróbcie wszystko, żeby ta odpowiedź była jak najłatwiejsza do przekazania. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku znaleźliście coś interesującego dla siebie. Gdybyście mieli jakieś uwagi co do moich odpowiedzi na te pytania, śmiało podawajcie je w komentarzach pod tym filmem albo na blogu czasdżentelmenów.pl. Gdybyście mieli natomiast jakieś wątpliwości i pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedział w dalszych odcinkach serii, no to zadawajcie je gdziekolwiek, na blogu, na kanale czy na Facebooku na przykład. Ja wybieram do tej serii te, na które najbardziej chciałbym odpowiedzieć i je rozwinąć. Więc to byłoby na tyle na dzisiaj. Z tym Was zostawiam. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!